Dzień dobry Państwu, otwieram 21. sesję Rady Gminy Świlcza. Pozwolę sobie usiąść. Witam Państwa wszystkich bardzo serdecznie, witam Pana Wójta Adama Dziedzica, witam zastępcę Wójta, Pana Sławomira Stykę, Pana Sekretarza, Pana Radcę Prawnego, Panią Skarbnik, wszystkich Państwa Panie i Panów Sołtysów. Więcej gości nie widzę, o przepraszam, w lewą stronę patrzę, oczywiście w komplecie, jak zwykle, radnych powiatowych. W pewnej sile, w pełnej, proszę Państwa, i zawsze w tej samej konstelacji siedzą. Proszę Państwa, na podstawie listy obecności stwierdzam kworum. 15 radnych jest obecnych, czyli mamy 100% frekwencję, tak więc oczywiście Rada Gminy jest władna podejmować decyzje. Proszę Państwa, porządek obrad. Proszę Państwa, porządek 21. sesji Rady Gminy Świlcza. Coś z, chyba z głosem nie jest tak, bo... Dobrze jest? Proszę Państwa, więc punkt pierwszy, przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Punkt drugi, informacja z realizacji uchwał działalności Wójta i Urzędu Gminy. Punkt trzeci, podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świlcza na rok 2016. Dotyczy Centrum Usług Wspólnych. Punkt czwarty, podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi rzeszowskiemu. Punkt piąty, podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świlcza na rok 2016. Punkt szósty, podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność wójta gminy. Punkt siódmy, sprawy różne i wolne wnioski. Proszę Państwa, do porządku obrad proponuję dodać punkt kolejny. Bardzo proszę Pani Bożeno. Projekt uchwały dotyczący wyrażenia woli ustanowienia herbu oraz innych symboli Gminy Świlcza. I Państwo w tym momencie otrzymacie ten projekt tej uchwały. Bardzo proszę, aby spokojnie się z tym zapoznać. To nie jest długi projekt. I teraz proszę Państwa, porządek obrad. Coś jest nie tak z głosem? Porządek obrad uzupełniamy o ten dodatkowy punkt. Już wszyscy Państwo otrzymali? Tak jak przeczytałem, jest to uchwała intencyjna. Dobrze, myślę, że Państwo z tym krótkim projektem uchwały zdążyli się zapoznać, więc przystępujemy do głosowania porządku obrad. Kto z Państwa jest za przyjęciem proponowanego porządku wraz z dodaniem tej dodatkowej uchwały, którą Państwo przed momentem otrzymaliście? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Przystępujemy w takim razie do realizacji punktu pierwszego, przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Proszę Państwa, protokół z poprzedniej sesji zwyczajowo wyłożony przed sesją jest dostępny do przejrzenia. Przyjęcie protokołu następuje, jeżeli nie usłyszę sprzeciwu z sali, czy przyjmujemy go z czytaniem, czy bez czytania. Proszę Państwa, no myślę, że Państwo, którzy byliście na sesji, to oczywiście wiecie, o czym była mowa, no plus oczywiście później droga jeszcze jest internetowa, żeby to wszystko sprawdzić. W takim razie, proszę Państwa, uznaję, skoro nie widzę sprzeciwu, że protokół z poprzedniej sesji został przyjęty.
Przechodzimy do realizacji punktu drugiego. Panie Wójcie, bardzo proszę, informacja z realizacji uchwał działalności Wójta i Urzędu Gminy. Oddaję głos. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Witam wszystkich państwa. Przedstawię teraz informację z realizacji uchwał Rady Gminy Świlcza podjętych na 19 sesji w dniach 7-8 marca 2016 roku oraz na 20 sesji Rady Gminy, która się odbyła 14 marca 2016 roku. Uchwała nr 19/122/2016 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świlcza na rok 2016 zrealizowana. Uchwała nr 19/123/2016 w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego nr 1/2015 w trakcie realizacji. Uchwała nr 19/124/2016 w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych i publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Świlcza dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem tych szkół, wartości punktowej poszczególnych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia w trakcie realizacji. Uchwała nr 19/125/2016 w sprawie strategii rozwoju Gminy Świlcza na lata 2015-2020, program rozwoju w trakcie realizacji. Uchwała nr 19/126/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Świlczy z siedzibą w Trzcianie oraz nadania mu statutu zrealizowana. Uchwała nr 19/127/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Gminnej Biblioteki Publicznej w Świlczy z siedzibą w Trzcianie oraz nadania jej statutu zrealizowana. Uchwała nr 19/128/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w trakcie realizacji. Uchwała nr 129/2016 w sprawie opinii o proponowanej zmianie granic Gminy Świlcza polegającej na wyłączeniu z jej obszaru sołectwa Rudna Wielka i włączeniu obszaru tego sołectwa do gminy Rzeszów zrealizowana. Uchwała nr 20/130/2016 w sprawie planu gospodarki niskoemisyjnej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego w trakcie realizacji. Informacje z działalności Wójta i Urzędu Gminy za okres od 3 marca do 2016 roku do 24 marca 2016 roku. W wyżej wymienionym okresie wydałem 10 zarządzeń. Zarządzenie nr 27/2016 Wójta Gminy Świlcza z dnia 3 marca 2016 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016. Zarządzenie nr 28/2016 Wójta Gminy Świlcza z dnia 7 marca 2016 roku w sprawie realizacji, w sprawie powołania komisji przetargowej do wykonania przetargu na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Świlcza. Zarządzenie nr 29/2016 Wójta Gminy Świlcza z dnia 7 marca 2016 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do wykonania czynności związanych z przeprowadzeniem rokowań na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Świlcza. Zarządzenie nr 30/2016 Wójta Gminy Świlcza z dnia 9 marca 2016 roku w sprawie ustalenia procedur pobierania i odprowadzenia dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Świlcza odrębnymi ustawami. Zarządzenie nr 31/2016 Wójta Gminy Świlcza z dnia 15 marca 2016 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do wykonywania czynności stanowiącej związanych ze sprzedażą nieruchomości stanowiącej własność Gminy Świlcza. Zarządzenie nr 32/2016 Wójta Gminy Świlcza z dnia 15 marca 2016 roku w sprawie wprowadzenia zmian w zarządzeniu nr 16/2016 z dnia 15 lutego 2016 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2016. Zarządzenie nr 33/2016 Wójta Gminy Świlcza z dnia 15 marca 2016 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016. Zarządzenie nr 34/2016 Wójta Gminy Świlcza z dnia 16 marca 2016 roku w sprawie powołania komisji do dokonania przeglądu, oceny, wydzielenia oraz spisu dokumentacji o wartości archiwalnej kategoria A oraz dokumentacji niearchiwalnej przeznaczonej do zniszczenia.
Zarządzenie nr 35/2016 Wójtek Mniejświlcza z dnia 22 marca 2016 roku w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości położonej w Bratkowicach i oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 3608/24 o powierzchni 2,8864 hektara dla potrzeb jej sprzedaży w drodze trzeciego publicznego przetargu ustnego nieograniczonego. Zarządzenie nr 36/2016 Wójta Gminy Świlcza z dnia 22 marca 2016 roku w trakcie sporządzania. Zarządzenie nr 37/2016 Wójta Gminy Świlcza z dnia 24 marca 2016 roku w trakcie sporządzania i zarządzenie nr 38/2016 również dotyczące pełnomocnictwa dla dyrektora Centrum Usług Wspólnych Gminy Świlcza z dnia 24 marca 2016 roku. Ponadto do materiałów na dzisiejszą sesję otrzymali Państwo informacje na sesję na dzień 30.03.2016 roku dotyczące spraw drogowych oraz informacje z zakresu realizacji zamówień publicznych. Sprawozdanie w tej materii od dnia 7 marca do 29 marca bieżącego roku, jak również sprawozdanie z zakresu inwestycji za okres od 5 marca do dnia 29 marca bieżącego roku. Jeśli były jakieś pytania, bardzo proszę. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Otwieram w tym momencie dyskusję. Gdyby ktoś z Państwa miał wprost adresowane pytania do Pana Wójta, jeżeli nie, to oczywiście w sprawach różnych będziemy mieli taką możliwość. Nie widzę. Przechodzimy do procedowania punktu kolejnego. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Świlcza na rok 2016. Uchwała nr 21 przez stosowny numer porządkowy przez 2016 Rady Gminy Świlcza z dnia 30 marca 2016 roku. W sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Świlcza na rok 2016 na podstawie artykułu 18 ustęp 2 punkt 4 i punkt 9 litera D, punkt 10 i artykuł 51 ustęp 1 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, dziennik ustaw z 2015 roku, pozycja 1515 z późniejszymi zmianami oraz artykuł 211, artykuł 212, artykuł 221 ustęp 1, artykuł 235, artykuł 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, dziennik ustaw z 2013 roku, pozycja 885 z późniejszymi zmianami. Rada Gminy stanowi, co następuje. Paragraf pierwszy. Dokonuje się przeniesienia planu wydatków pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej zgodnie z tabelą do uchwały. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy i paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Macie Państwo tabelę, która jest załącznikiem tutaj do... Nie, to nie jest załącznik, to jest integralna część tej uchwały, tak? To jest tabela do uchwały. Tak, tabela. I teraz, proszę Państwa, mamy krótkie uzasadnienie. W związku z utworzeniem nowej jednostki organizacyjnej gminy Świlcza, Centrum Usług Wspólnych, ustala się plan finansowy powyższej jednostki w kwocie 252 479,85 zł. Jednocześnie zmniejsza się wydatki na administrację publiczną oraz oświatę i wychowanie. W związku z powyższym zasadne jest podjęcie niniejszej uchwały. Wczoraj w tej sprawie miało miejsce posiedzenie Komisji Finansów Publicznych, Gospodarki i Ochrony Środowiska i Spraw Regulaminowych. Przypominam, pierwszy raz udało mi się pełną nazwę tej komisji podać. I bardzo proszę, Panie Przewodniczący, Pan Radny Kamil Skwirut, proszę o opinię. Panie Przewodniczący, Panie Wójcie, Państwo Radni, Sołtysi, Komisja w dniu wczorajszym pozytywnie zaopiniowała przedłożony projekt uchwały. Dziękuję bardzo. Czy Pani Skarbnik coś zechce dodać, czy nie widzi takiej potrzeby? Proszę Państwa, czy jakieś pytania z sali w tej materii? Nowa jednostka budżetowa, w związku z tym no musi mieć budżet. Skoro nie ma, proszę Państwa, żadnych pytań, uwag, przystępujemy do głosowania. Państwo Radni, kto z Państwa jest za podjęciem uchwały w przedstawionym kształcie? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto z Państwa jest przeciw? Nie widzę. Kto wstrzymał się od głosu? Nie widzę. Stwierdzam, że
Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Świlcza na rok 2016. Przystępujemy, proszę Państwa, do realizacji punktu kolejnego, czwartego. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi rzeszowskiemu. Uchwała nr 21 przez stosowny numer porządkowy przez 2016 Rady Gminy Świlcza z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi rzeszowskiemu. Na podstawie stosownych przepisów prawnych Rada Gminy postanawia, co następuje. Paragraf pierwszy. Udzielić powiatowi rzeszowskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości 70 tysięcy złotych, słownie 70 tysięcy, na rok 2016 z przeznaczeniem na budowę odcinka drogi powiatowej nr 1377R w miejscowości Rudna Wielka. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały, w tym zawarcie umowy z powiatem rzeszowskim, określającej szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz zasady jej rozliczenia, powierza się wójtowi gminy. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie. Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1377R w miejscowości Rudna Wielka pozwoli docelowo skrócić drogę dojazdu do Rzeszowa mieszkańcom Rudnej Wielkiej i okolic poprzez nowo wybudowaną infrastrukturę drogową w strefie Dworzysko do drogi krajowej nr 94, tworząc nowy ciąg komunikacyjny, poprzez który zaplanować będzie można w przyszłości zbiorowy transport publiczny z Rzeszowem bezpośrednio do miejscowości Rudna Wielka. Korzystając z faktu, że jestem przy mikrofonie i mogę sobie sam udzielić głosu, tak więc udzielam. I chciałbym dojaśnić jeszcze do tego uzasadnienia, że proszę Państwa, droga, łącznik drogowy, który skróci drogę przez miejscowość Rudna Wielka do Rzeszowa, skróci drogę mieszkańcom szczególnie Mrowli, Bratkowic, a może i nawet Kamyszyna. Wow. Tak. Być i pan sekretarz podpowiada mi jeszcze przysiłek Otoka. Dlatego chcę Państwu zwrócić uwagę, że dla samych mieszkańców Rudnej Wielkiej natężenie ruchu drogowego, kołowego może być poniekąd uciążliwe. Więc chciałbym rozwiać takie mylne wyobrażenie, że jest to jakieś dobrodziejstwo tutaj fundowane tylko i wyłącznie mieszkańcom jednej miejscowości. Otwieram dyskusję, zapraszam do zabierania głosu. Pan wójt, bardzo proszę, był pierwszy. Szanowni Państwo, radni, panie przewodniczący. Jeśli chodzi o wybudowanie tego łącznika, właściwie poprawę, bo to jest istniejąca droga powiatowa, to nie tylko skróci to w sposób rzeczywiście taki ewidentny drogę do Rzeszowa, ale przede wszystkim, tak jak rozmawialiśmy to na samym początku, ten łącznik ma się stać arterią komunikacyjną, która umożliwi dostęp do potencjalnych miejsc pracy pojawiającym się na strefie Dworzysko. Ten łącznik niestety w mojej ocenie gdzieś tak został zapomniany przy procesie projektowania i na dzień dzisiejszy należy dołożyć wszelkich starań, żeby udrożnić tą komunikację, żeby można było dojechać do strefy Dworzysko nie tylko z terenu południowego naszej części gminy, ale również z terenów północnych, dlatego że to jest doskonała dzisiaj możliwość wykorzystania potencjału gospodarczego, jaki jest w granicach miasta Rzeszowa. Mówię tu zarówno o strefie Dworzysko, którą zarządza Starostwo Powiatowe, jak i gmina miasto Rzeszów. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Zgłaszał się pan radny powiatowy, z tego co widziałem, tak, pan Tadeusz? Ale to nie, ja nie mówiłem o sołectwie, mówiłem o, traktuję w kategoriach przysiłku, tak? Zwyczajowego przysiłku. Pan Seweryn Kornak, bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo za udzielony głos. Tutaj mam pytanie do radnych powiatowych. Pierwsze pytanie, czy to będzie realizowana inwestycja w tym roku? Drugie pytanie, czy jeżeli powiat będzie realizował tą inwestycję w tym roku, czy były prowadzone rozmowy z miastem, który będzie równocześnie realizował swój odcinek drogi już na terenie miasta Rzeszowa? Rozumiem, że pytanie jest adresowane do radnych powiatowych. Pan Sławomir, a pan Tadeusz, bardzo proszę. Odpowiadając na pierwsze pytanie, czy będzie realizowany i w jakim zakresie, według wszelkich tu wstępnych rozmów, które się toczyły, przykrycie odcinka drogi powiatowej do
krzyżówki z drogą gminną, która ma być łącznikiem i wykorzystana ma być przez miasto Rzeszów, ma nastąpić w roku bieżącym, ale mówimy o przekryciu tylko pasa drogowego bez jakiejkolwiek infrastruktury towarzyszącej typu chodniki, odwodnienia czy coś w tym rodzaju, aby jak najmniejszy zakres projektowania był. Co do współpracy z miastem, no to chyba pan wójt tutaj jest w posiadaniu wiedzy tajemnej. Pan wójt chce jeszcze uzupełnić swoją wypowiedź. Bardzo proszę. Przez pana, w związku z tym udzielam informacji w tej materii. Oczywiście toczyły się rozmowy z panem prezydentem Ferencem w zakresie możliwości wspólnego przedsięwzięcia. Pan prezydent Ferenc złożył wstępną deklarację realizacji tego odcinka po swojej stronie jako Rzeszowa, natomiast po naszej stronie zostałby odcinek drogi gminnej. I proszę państwa, bez względu na to, jak te rozmowy będą się toczyły, czy miasto włączy się w tę inicjatywę, czy nie, oczywiście w ramach swojego obszaru administracyjnego, mamy tam odcinek drogi gminnej o długości 190 metrów bieżących i pomimo, że szerokość jest niewielka, bo tam 2 metry chyba 70 maksymalnie, to umożliwi to przejazd i komunikację z dzisiejszą strefą, mniej więcej tu w okolicach Rabena, tam gdzie w tej chwili stoi taka zapora. Więc te 200 metrów w otwartym terenie umożliwia jakby taki i kontakt wzrokowy i możliwość ewentualnie wyminięcie się tych pojazdów w terenie, wtedy trzeba byłoby się zastanowić nad ewentualną taką zatoczką do wyminięcia się. To tyle. Natomiast uważam, że my nie możemy jako gmina czekać na to, aż pojawią się docelowe rozwiązania komunikacyjne. Powinniśmy za wszelką cenę doprowadzić do tego, żeby mieszkańcy nasi mieli możliwość dojazdu samochodem prywatnym, bo kwestia dotycząca komunikacji czy transportu zbiorowego to jest już zupełnie inny obszar i związany czy tam uwarunkowany jest przede wszystkim wysokością tego przejazdu. Na dzień dzisiejszy to jest 3 metry 10 cm w oznakowaniu, a w terenie zmierzyliśmy to w naturze, to jest 3 metry 60, więc w teorii może autobus by tam przejechał. Natomiast bardziej bym się skupiał na tym, żeby rzeczywiście ten łącznik wykonać i udrożnić jako dostęp do pracy. To jest dzisiaj podstawa, która myślę, że jest bardzo ważna i istotna z punktu widzenia naszych mieszkańców. Dziękuję bardzo. Znamy więc kilometraż tej drogi. Ja tylko zapytam dla porządku, partycypacja kosztowa ze strony gminy. Te 70 tysięcy, gdyby pan wójt miał procentowo określić, ile to jest? 70 tysięcy to jest kwota, która ma wstępnie jak gdyby zaspokoić koszty związane z wykonaniem projektu podbudowy. Przyjęliśmy tutaj finansowanie na zasadzie 50% na 50%. I wydaje mi się, że ono jest no, jak najbardziej racjonalne. Może ze strony powiatu nie tak bardzo, ale to przecież ta powiat też docelowo. No to rozumiemy, skoro powiat nie może, nie chce dać więcej, no to musimy się cieszyć tym, co jest. Temat jeszcze będzie dotyczył wykonania odcinka, czyli 190 metrów utwardzenia tego odcinka, który jest po stronie gminy. Więc najpierw musimy tamtą część wykonać i dopiero później kolejne. Dobrze, dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa radnych ma pytania, dodatkowe dojaśnienia? Czy pytanie do pani skarbnik? Panie Tadeuszu? Pamięć widzę jest krótka. Nie wiem, czy będzie 50 na 50, czy więcej. Najważniejsze jest to, co powiedział pan wójt, że musi być skomunikowana droga, ta, która jest od Rabena wykonana do strefy z drogą powiatową. Bez tego to obojętnie, czy będzie partycypacja taka, czy inna, ludzie nie przejadą i będzie to bez sensu. Myślę, że wykonanie przez nas nawet tej nawierzchni i tego łącznika może spowoduje, że ci, którzy rządzą tą drugą częścią strefy, zaczną logicznie myśleć, że no, tam wszyscy nie będą mieszkać, tylko będą musieli dojechać do pracy. Dziękuję bardzo. Ja myślałem troszkę szerzej, mianowicie strefa rzeczywiście została odwodniona. Znakomita strefa urządzona przez powiat rzeszowski, odwodnienie, zbiornik retencyjny, odwodnienie całe przez miejscowość Rudna Wielka. No i gmina Świlcza z tego tytułu nie odniosła żadnych korzyści.
panie radny, panie Tadeuszu, więc ja myślałem troszkę szerzej i tak długofalowo, bo obserwuję tą rzeczywistość. Czy ktoś z państwa jeszcze chciałby w tej materii zabrać głos? Skoro nie, to przystępujemy do głosowania. Kto z państwa jest za przyjęciem uchwały w przedstawionym kształcie? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto z państwa jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Też nie widzę. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że Rada Gminy jednogłośnie 15 głosami przyjęła uchwałę dotyczącą zmiany uchwały budżetowej Gminy Świlcza na rok 2016. Przystępujemy do realizacji kolejnego punktu, a ten kolejny punkt to piąty. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świlcza na rok 2016. Tak, dokładnie. Proszę państwa, uchwała numer 21 przez stosowny numer porządkowy przez 2016 Rady Gminy Świlcza z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świlcza na rok 2016. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 4 i punkt 9 litera d punkt 10 oraz artykuł 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, dziennik ustaw z 2015 roku pozycja 1515 z późniejszymi zmianami oraz artykuł 211, artykuł 212, artykuł 221 ust. 1, artykuł 235, artykuł 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, dziennik ustaw z 2013, pozycja 885 z późniejszymi zmianami. Rada Gminy Świlcza stanowi, co następuje. Paragraf pierwszy. Dokonuje się przeniesienia planu dochodów pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Dokonuje się przeniesienia planu wydatków pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały. Paragraf numer 3. Zwiększa się plan dotacji z budżetu o kwotę 70 tysięcy złotych. Zestawienie zmian planowanej kwoty dotacji z budżetu określa załącznik. Paragraf 4. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy i paragraf 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Tak więc ten projekt uchwały odpowiada na pytanie, skąd bierzemy pieniądze na tą pomoc finansową dla powiatu. I bardzo proszę, państwo radni, macie załącznik numer 1, załącznik numer 2, jest uzasadnienie, ale mamy przewodniczącego Komisji Finansów Publicznych, Gospodarki Ochrony Środowiska i Spraw Regulaminowych. Panie Kamilu, bardzo proszę, rozumiem, że przedmiotem komisji również był ten projekt uchwały. Przedmiotem oczywiście dywagacji. Tak, tak. Panie Przewodniczący, Panie Wójcie, Państwo Radni, Sołtysi, komisja pochyliła się również nad tym projektem uchwały i jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała ten projekt. Dziękuję. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy jakieś pytania do Pani Skarbnik? Państwo widzą uzasadnienie do tego projektu uchwały. Żadnych pytań nie ma, tak? Nie. Pan wiceprzewodniczący, bardzo proszę. Panie Wójcie, do pana jedno pytanko w związku z przeznaczeniem środków finansowych na urządzenie świetlicy w Świlczy. Czy już wniosek został złożony w tej sprawie? Ale no z tego, co mi wiadomo, to tak. Natomiast jeśli chodzi o przesunięcie środków i zabezpieczenie środków, to tak jak państwo widzą w uchwale budżetowej, są to środki przesunięte ze zwrotów na kanalizację. Także muszą państwo wiedzieć, że obracamy się dalej w tych samych pieniążkach, czyli nie wyciągamy pieniążków dodatkowych. Czy mogło się coś zmienić? Mnie wczoraj nie było, w związku z tym tutaj jakiejś wiedzy mogę nie mieć do końca, ale z tego, co mi wiadomo, te dokumenty zostały złożone. To dwa zdania dojaśnienia, pani skarbnik. Czy to są pieniądze, które były przeznaczone właśnie na infrastrukturę generalnie szeroko pojętą drogową? Panie, ale ze zwrotu, z kanalizacji, ale rozumiem, że radny pytał o to, czy... Czy zostały dokumenty złożone, natomiast w ślad za tym jeszcze informuję, z czego, znaczy jak mamy zablokować te środki. To są środki, które były przeznaczone w kwocie, o ile mnie pamięć nie mieli, w budżecie tegorocznym 200 tysięcy złotych na zwroty kanalizacji, za wykonaną kanalizację przez mieszkańców z terenu naszej gminy. Czyli następuje przesunięcie.
Dobrze, dziękuję bardzo. Natomiast no, gdyby pan radny tą intencję pytania, bo ja nie do końca rozumiem, bo procedujemy troszkę inny. Intencja jest taka, że to ma związek ze złożeniem wniosku o dofinansowanie na urządzenie świetlicy. I tutaj pytałem, czy wniosek w tej materii został złożony tylko i wyłącznie. Także będę odpowiedział. Dziękuję. Ja rozumiem tylko, że no, jeżeli jesteśmy przy temacie dróg, to raczej to pytanie w sprawach różnych bym widział. No ale mniejsza o to. Panie Przewodniczący, jest sprawa dwóch. Proszę Państwa, czy są potrzebne jakieś dodatkowe dojaśnienia w tej kwestii? Jakieś pytania skierowane do Pani Skarbnik? Skorzystajmy z obecności. Pomimo zachęt nie widzę. W takim razie, proszę Państwa, jeżeli wszystko dla wszystkich jest jasne, przystępujemy do głosowania. Bardzo proszę, kto z Państwa jest za przyjęciem projektu uchwały w proponowanym kształcie, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa jest przeciw? Nie widzę. Kto z Państwa wstrzymał się od głosu? Nie widzę. Stwierdzam, że jednogłośnie 15 głosami za Rada Gminy Świlcza przyjęła uchwałę w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świlcza na rok 2016. Proszę Państwa, przystępujemy do procedowania punktu 6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność wójta gminy. Uchwała numer 21 przez stosowny numer porządkowy przez 2016 z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność wójta gminy. Na podstawie artykułu 229 punkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego, Dziennik Ustaw z 2016, pozycja 23 oraz artykuł 18 ustęp 2 punkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, Dziennik Ustaw z 2015 roku, pozycja 1515 z późniejszymi zmianami, Rada Gminy stanowi co następuje. Paragraf pierwszy. Uznaje się bezzasadną skargę Ryszarda Janczyckiego z dnia 4 stycznia 2016 roku na działalność wójta gminy Świlcza z uzasadnieniem, jak w załączniku do uchwały. Paragraf drugi. Zobowiązuje się przewodniczącego Rady Gminy do zawiadomienia skarżącego o sposobie załatwienia skargi. I paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Państwu sprawa jest znana. Ja pozwolę sobie przeczytać załącznik do uchwały. Komisja Rewizyjna Rady Gminy Świlcza po zbadaniu przedstawionych przez wójta dokumentów związanych z rozgraniczeniem prawomocnych wyroków sądowych pisma z 7 grudnia 2015 roku pana Ryszarda Janczyckiego, pisma RGM 6830.1.8.2014 wójta gminy Świlcza z dnia 16 grudnia 2015 roku, skargi z 4 stycznia 2016 roku pana Ryszarda Janczyckiego, pisma RG 1510.1.2016 z 25 stycznia 2016 roku przewodniczącego Rady Gminy Świlcza oraz protokołu z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Handlu, Usług i Ochrony Środowiska z dnia 8 lutego 2016 roku stwierdza, iż skarga z dnia 4 stycznia 2016 roku na sposób załatwienia przez wójta gminy Świlcza wniosku pana Ryszarda Janczyckiego z dnia, taka poprawka redakcyjna, 7 grudnia 2016 roku jest bezzasadna. Na pismo pana Janczyckiego z dnia 7 grudnia 2015 roku wójt gminy Świlcza udzielił odpowiedzi, w której wyjaśnił przedmiotowy stan faktyczny i prawny w terminie wymaganym przez KPA w dniu 16 grudnia 2015 roku. Komisja Rewizyjna Rady Gminy Świlcza nie posiada instrumentów do podważania prawomocnych wyroków sądów. Stan prawny w materii przedmiotowych działek jest uregulowany, co potwierdziła Komisja Rolnictwa, Handlu, Usług i Ochrony Środowiska z dnia 8 lutego, na posiedzeniu z dnia 8 lutego 2016 roku. Komisja Rewizyjna i Rada Gminy Świlcza nie jest powołana do rozliczania wójta z obietnic wyborczych dotyczących powołania bądź niepowoływania zastępcy wójta. Powołanie zastępcy wójta jest uregulowane przepisami ustawy o samorządzie gminnym, artykuł 26, a ustęp 1 mówi: wójt w drodze zarządzenia
powołuje oraz odwołuje swojego zastępcę i określa ich liczbę. Komisja Rewizyjna Rady Gminy Świlcza uznaje skargę za bezzasadną. Państwo macie uzasadnienie. Ja w dokumentach mam oczywiście uchwałę numer 2/2016 Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Świlcza z dnia 21 marca w sprawie rozpatrzenia skargi na sposób załatwienia sprawy przez wójta gminy Świlcza. Komisja Rewizyjna Rady Gminy Świlcza w składzie przewodnicząca Natalia Skuba-Więcław, członek Kazimierz Polak, członek Marcin Żańczak, członek Dominik Bąk i wiceprzewodniczący Tomasz Biały, działając na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, dziennik ustaw z 2013 roku, pozycja 594 z późniejszymi zmianami oraz statutu Rady Gminy Świlcza, w głosowaniu jawnym jednogłośnie podjęła uchwałę o treści następującej. Paragraf pierwszy. Punkt pierwszy. Skarga na sposób załatwienia sprawy przez wójta gminy Świlcza jest bezzasadna. Punkt drugi. Opinia komisji stanowi załącznik do uchwały. Paragraf drugi. Zobowiązuje się przewodniczącego komisji do niezwłocznego przekazania niniejszej uchwały Radzie Gminy Świlcza. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, podpisała przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Natalia Skuba-Więcław. To jest ta opinia, która była czytana, ona staje się załącznikiem. Tak. I myśmy już tą opinię Państwu przedstawiali. Ja potwierdzam, wpłynęła do mnie uchwała wraz z uzasadnieniem Komisji Rewizyjnej, co niniejszym Państwu przedstawiłem. I teraz otwieram dyskusję, czy Państwo macie jeszcze jakieś pytania. Oczywiście po głosowaniu ja w ciągu, proszę Państwa, 14 dni odpowiem adresatowi na pismo ostatecznie. Przypominam, że raz już odpowiadałem. Czy jakieś pytania w tej materii, dojaśnienia? Bardzo proszę, pan Seweryn. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, dwie małe, skromniutkie rzeczy. Pierwsza, ostatnie zdanie uzasadnienia. Komisja Rewizyjna Rady Gminy Świlcza uznaje skargę za bezzasadną, więc proponowałbym tutaj zmienić ten zapis, bo podejmujemy uchwałę o odrzuceniu, więc pewnie Rada Gminy Świlcza uznaje skargę za bezzasadną. To jest pierwsze pytanie, znaczy pierwsza rzecz. Natomiast ja mam pytanie do pana mecenasa. Mecenasa, czy się przyjrzy tej uchwale i czy jego zdaniem jest wszystko w porządku z tą uchwałą pod względem formalno-prawnym? Ale Seweryn, ty się do czego odnosisz? No tak, tam chyba jest moja pieczątka. Ja, szczerze powiedziawszy, uzasadnienia nie badam, bo to jest komisja. Natomiast podstawa prawna jest w porządku. Nie wiem, co tam. To jest 15. Tak, no także w kwestii podstawy prawnej to ja tam Rada. Nie widzę zastrzeżeń. Mhm. Proszę Państwa, no przyjrzałem się uzasadnieniu w tym momencie i tutaj takie dwie poprawki redakcyjne są w mojej gestii, więc jeżeli Państwo otworzycie załącznik do uchwały w sprawie skargi, to tam jest, proszę Państwa, pomyłka w dacie. Pismo pana Janczyckiego z 7 grudnia 2015 roku, a nie 16, więc tutaj jest takie delikatne przekłamanie. Jest to w mojej gestii, aby taką poprawkę redakcyjną tutaj uczynić. I ostatnie zdanie, proszę Państwa, Rada Gminy Świlcza uznaje skargę za bezzasadną, a znalazło się w piśmie stwierdzenie Komisja Rewizyjna. Proszę, pani Natalia. Ja jeszcze tak w kwestii dojaśnienia. Ta opinia, która została załączona do uchwały Rady Gminy Świlcza, którą za chwileczkę będziemy podejmować, jest opinią Komisji Rewizyjnej, która jest załącznikiem do uchwały numer 2 Komisji Rewizyjnej. Nie jest to załącznik do naszej tak, uchwały. Wszystko się zgadza, pani Natalio, tylko ja się odnoszę do uzasadnienia uchwały Rady Gminy. Z uzasadnieniem Komisji Rewizyjnej jest wszystko w porządku. Proszę otworzyć sobie na następnej stronie. Więc tutaj... To jest to samo uzasadnienie. Ja rozumiem, tylko że no tutaj to decyzję podejmuje Rada Gminy. Więc stwierdzenie, że Komisja Rewizyjna uznaje skargę za bezzasadną, no w tym wypadku
Musi być Rada Gminy, bo to Rada Gminy podejmuje decyzję. Tak, więc tutaj tylko taka poprawka redakcyjna. Z uzasadnieniem komisji rewizyjnej jest wszystko w porządku. Jest dla nas czytelna, przejrzysta, podzielamy ją w całej rozciągłości. Tyle tylko, że taka drobna poprawka redakcyjna, byście Państwo spojrzeli. Czy jakieś pytania w tej kwestii? Dojaśnienia? Nie widzę. Proszę Państwa, w takim razie przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem uchwały w proponowanym kształcie? Przypominam, że głosujemy w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność wójta gminy. Proszę o podniesienie ręki. Kto z Państwa jest za? Dziękuję bardzo. Kto z Państwa jest przeciw? Nie widzę. Kto z Państwa wstrzymał się od głosu? Jedna osoba. 14 osób za. Nikt nie był przeciw. Jedna osoba wstrzymała się od głosu. Przystępujemy, proszę Państwa, do procedowania kolejnego punktu. Ten kolejny punkt to jest uchwała dodatkowa. Uchwała numer 21, rzymskie, łamane przez stosowny numer porządkowy, będzie arabski, przez 2016 Rady Gminy Świlcza z dnia 30 marca w sprawie wyrażenia woli ustanowienia herbu oraz innych symboli Gminy Świlcza. Na podstawie stosownych przepisów prawnych Rada Gminy uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Wyraża się wolę ustanowienia herbu, flagi, pieczęci, tablicy urzędowej z herbem gminy, flagi stolikowej oraz banera gminy Świlcza. Paragraf drugi. Zobowiązuje się wójta gminy do podjęcia dalszych działań, w tym przedłożenia stosownych projektów Komisji Heraldycznej powołanej przez ministra właściwego do spraw administracji publicznej celem uzyskania opinii. Paragraf trzeci. W przypadku uzyskania pozytywnej opinii, o której mowa w paragrafie drugim, ustanowienie symboli gminy Świlcza nastąpi w drodze odrębnej uchwały Rady Gminy Świlcza. Paragraf czwarty. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy i paragraf piąty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Proszę Państwa, mamy na odwrocie uzasadnienie. Zgodnie z artykułem 3 ustawy, ustęp 1 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 roku o odznakach i mundurach, dziennik ustaw nr 31, pozycja 130, z późniejszymi zmianami jednostki samorządu terytorialnego mogą ustanowić w drodze uchwały organu stanowiącego dane jednostki własny herb i pozostałe emblematy i insygnia. Gmina Świlcza nie posiada własnych symboli heraldycznych, biorąc pod uwagę potrzebę wyróżnienia gminy jako wspólnoty samorządowej na tle innych jednostek samorządu terytorialnego, poszerzenia możliwości promocji, utrwalenia tradycji i kultury gminy Świlcza oraz większej integracji miejscowej społeczności zostaną przygotowane projekty symboli. Wzory te, opracowane w formie odrębnego studium historyczno-heraldycznego, po uzyskaniu akceptacji Rady Gminy Świlcza zostaną skierowane do Komisji Heraldycznej powołanej przez ministra właściwego do spraw administracji w celu uzyskania opinii. W związku z powyższym podjęcie przez Radę Gminy Świlcza uchwały w sprawie wyrażenia woli ich sporządzenia wydaje się wskazane i uzasadnione. Projekt uchwały, proszę Państwa, w imieniu Klubu Radnych Razem dla Gminy podpisał pan Kamil Skwirut. Otwieram dyskusję w przedmiotowej sprawie. Pytanie z tej natury. Panie Kamilu, pan sprawdzał. Do tej pory gmina Świlcza nie ma żadnych emblematów, symboli, które by ją wyróżniały, bo nie słyszę tutaj nic o logo. Logo pozostaje, rozumiem. No, logo jest logiem, logo jest logiem, herb jest herbem. Ja rozumiem, tylko że tu do logo się nie odnosimy zupełnie, tak? Jest dobrze. Otwieram dyskusję, proszę Państwa, pytania, propozycje, wątpliwości. Był uchwalony czy nie? Pani Natalia, bardzo proszę.
do pana wójta, jeżeli teraz będziemy się starać o wyrobienie herbu, może zaangażujemy w to mieszkańców, to znaczy ogłosimy konkurs w szkołach, ażeby uczniowie troszeczkę się pogimnastykowali i sami wymyślili propozycję herbu. Dziękuję. Oczywiście. W kolejności, ja tylko przypomnę, za moment odpowie pan wójt, w kolejności zgłoszeń pan Kamil Skwirut i pan radny Jerzy Stokłos. Ona się rządzi specyficznymi prawami i tu nie ma takiej dowolności jak gdyby określenia tego przez dzieci czy przez mieszkańców. O tym już decydują osoby, które po prostu no, wiedzą jak to robić. I ja myślę, że najlepiej będzie jak oddam głos tutaj inicjatorowi tej uchwały, panu Skwirutowi, i on jak gdyby doprecyzuje tę kwestię, ale nie ma ona charakteru swobodnego, czyli nie możemy tutaj wymyśleć sobie herbu, który no, byłby niejako opracowany przez bez stosownych zasad w tym opracowaniu, także już podaję. Dobrze, za moment pan Kamil Skwirut. Proszę państwa, pan wójt zechciał podzielić się tą refleksją, że nie może to być, proszę państwa, pędzący zając po torfowisku na przykład, bo któryś z mieszkańców naszej gminy taką symbolikę widziałby. Bardzo proszę. Może ja przedstawię całą procedurę, bo ona jest dosyć istotna w tym procesie nadawania herbu gminie. Składa się ona jakby tak z trzech etapów. Pierwszy etap to jest sporządzenie studium historyczno-heraldycznego. To jako gmina, myślę, możemy zrobić własnymi siłami, bo można oczywiście to zlecić ośrodkowi zewnętrznemu zajmującemu się badaniami historycznymi, no ale to oczywiście generuje kolejne koszty w całym tym procesie. Myślę, że taka komisja złożona tutaj z regionalnych historyków, regionalistów, osób, które w naszych miejscowościach interesują się też historią, jakiś fotograf, plastyk, stworzenie takiej komisji, która przygotuje założenia historyczno-heraldyczne, to znaczy wskaże kierunki tradycji, kultury naszej gminy i dopiero na podstawie tego dokumentu powstaje sam herb, sam projekt flagi, herbu, baneru i tych wszystkich innych symboli gminy. Co ważne, ten herb musi zostać zaprojektowany według ściśle określonych zasad. Są to zasady sporządzone przez Komisję Heraldyczną przy MSWiA i ta komisja, która później to nasze studium historyczne i projekt tego herbu będzie opiniować, kieruje się tylko tymi zasadami. Jeżeli herb został sporządzony według z pominięciem tych zasad lub łamiąc te zasady, ten herb zostanie negatywnie zaopiniowany i gmina nie może go wtedy przyjąć, więc odpowiadając też pani radnej, myślę, że wciągnięcie w to jak największej liczby osób znających się na temacie jest jak najbardziej dobrym kierunkiem, ale te osoby muszą posiadać wiedzę i kwalifikacje, aby to studium i ten herb został przygotowany według tych założeń prawnych i historycznych, no i co, no i głównie mówiąc zasady heraldyki polskiej, no aby ten wniosek te wszystkie przepisy spełniał. Oczywiście pozytywna opinia tej komisji heraldycznej przy ministerstwie, która odpowiada w ciągu 3 miesięcy na nasz wniosek, otwiera nam drogę do podjęcia już właściwej uchwały o nadaniu herbu i tych innych symboli naszej gminie. Co ważne, ta opinia jest konieczna, nie można jej pominąć, jeżeli nawet po przekroczeniu terminu 3 miesięcy komisja nie wypowie się w tej sprawie, to nie możemy samowolnie takiej uchwały podjąć, musimy na tą opinię komisji heraldycznej czekać. Oczywiście o samych kosztach całej procedury trudno w tym momencie mówić, bo jeżeli część procedury zorganizujemy własnymi siłami, później na samo logo rozpiszemy konkurs, no to te koszty będą wtedy znacznie mniejsze. Oczywiście można całość projektu zlecić firmie zewnętrznej, wtedy koszty rosną. Co ważne, dobrze, żeby to był konkurs, a nie na zamówienie samego herbu, bo samo zamówienie daje nam jeden tylko wzór. Natomiast konkurs jest to ileś prac, z których ta komisja powołana zarządzeniem wójta. Dlatego też umocujemy tutaj wójta w tej uchwale do podjęcia dalszych kroków. No ta komisja wtedy ma większy wybór. Myślę, że w sposób wyczerpujący przedstawiłem ten temat. Oczywiście jest to uchwała intencyjna. Ona nie jest konieczna w tym procesie, ale chodzi nam także o wydźwięk społeczny, żeby w gminie mieszkańcy dowiedzieli się, że taka inicjatywa
się rozpoczyna. Może ktoś, kto zna się na tym temacie, zechce po prostu też wziąć udział. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan radny Jerzy Stokłosa, bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, ja tu szczęściowo była informacja, otóż zawsze pytam koszty. Trzeba by się po prostu zorientować, jakaś gmina na pewno korzystała z tego, jak to orientacyjnie wygląda kwestia dojścia do tego, jak i później wdrożenie, no bo to są pewne dokumenty, zmiany i tak dalej. Także ja pytam po prostu orientacyjne przynajmniej koszty, żeby to wiedzieć. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, jeszcze sekundeczkę, Panie Kamilu, bo ja w kolejce jeszcze teraz. Propozycja Pani Natalii wydaje się z innego punktu bardzo wartościowa i cenna. Proszę Państwa, bo my nie musimy, że tak powiem, brać pod uwagę tych prac. Natomiast sam pomysł zainteresowania młodego pokolenia przeszłością, heraldyką, poszukiwania symboliki dawnych właścicieli, rozpisanie takiego konkursu, panie wójcie, poprzez dyrektorów szkół gimnazjalnych, wydaje się być bardzo cenną inicjatywą, która będzie towarzyszyć działaniom, które my tutaj podejmujemy. Więc po chwilowym namyśle podpisuje się obydwoma rękami pod tym pomysłem, tylko on wymaga takiego jeszcze troszkę dopracowania. Natomiast my wcale nie musimy się, że tak powiem, tutaj ani podpierać, ani posiłkować, chociaż, kto wie, być może ci młodzi ludzie, wsparci przez starsze pokolenie dziadków, mogą mieć bardzo ciekawe przemyślenia. Apelowałbym również, że skoro będziemy myśleć o długofalowo, już o takiej symbolice, która wpisze się na pokolenia, mam nadzieję, w tradycję, to aby były to trzy propozycje, z których moglibyśmy wybrać. I w końcu Państwo wiecie, że powiat, województwo taką symbolikę już posiada. I tutaj nasza gmina, leżąca właściwie na styku dwóch ziem historycznych, ziemi właściwie Rusi Halickiej, czy z jednej strony i z drugiej strony ziemi krakowskiej, musi się odnosić siłą rzeczą do tych dawnych, proszę Państwa, korzeni, no czy też do dawnych właścicieli. No i tu musi być to jakaś wypadkowa tych szerokich odniesień i symboli. Więc dodam na koniec, że jestem po rozmowach, bo temat już został rzucony w tamtym roku, z człowiekiem, który zajmuje się zawodowo w Rzeszowie, jest pasjonatem historii, heraldyki, opracowywał takie herby już dla miejscowości poszczególnych i dla gminy. Robi to, to przekażę oczywiście tutaj stosowne namiary na tego człowieka, który przyjrzy się. No i oczywiście to wszystko, tak jak pan Kamil stwierdził, i tak będzie opiniować komisja heraldyczna przy MSW. Pan jeszcze radny, nie wiem kto z panów był wcześniej, pan radny Tadeusz Pachorek. Szary zajmował się heraldyką związaną z miejscowością bodajże Świlcza i sąsiednimi. O ile pamiętam sobie, wypełnieniem pieczęci gminy Świlczak w wydaniu Świlcza plus bodajże Woliczka był Tur. Także jest to jakaś propozycja, chociaż tury ze względu na gabaryty bardzo mi się podobają, ale gatunek ten wyginął, więc trzeba się zastanowić, bo historycznie uzasadnione, natomiast merytorycznie być może różnie można w sąsiedztwie Rzeszowa na to patrzeć. Teraz pan Kamil i za chwilę pan sołtys Kazimierz Łagowski, bo było zgłoszenie. Bardzo proszę. Raz. Dobra. Panie Przewodniczący, ja pierwszy odpowiem panu radnemu Stokłosie, że sprawdzając różne dokumenty, różne postępowania, całkowicie zależy to od formy przyjętej przez dany samorząd. Bo jeżeli można zlecić to ośrodkowi akademickiemu, Wydziałowi Historii bądź Sztuki, można to także zlecić firmie zewnętrznej, która zajmuje się projektowaniem herbów dla miast, dla gmin, herbów biskupich, dla księży, lub jakiemuś towarzystwu heraldycznemu, więc ja podam przykładowe kwoty. Są konkursy, gdzie nagrodą jest 2000 zł, ale są i
rozpisane zlecenia na 10 tysięcy złotych, więc tu całkowicie jest bardzo duży rozstrzał. To zależy od tego, jaką drogę sami przyjmiemy. Odpowiadając panu radnemu powiatowemu Pachorkowi, zasada heraldyczna przyjęta przez Komisję Heraldyczną jest prosta. Jeżeli siedzibą gminy jest w tym momencie Świlcza, czy siedzibą gminy Boguchwała jest Boguchwała i to sołectwo, w której jest siedziba gminy, posiada własny herb lub własną pieczęć, nie może symbol siedziby gminy bądź miasta, które jest siedzibą gminy, nie może być on wyłącznym symbolem danej gminy. Musi się znaleźć jeszcze jakiś inny symbol. Dziękuję. Dobrze, dziękuję bardzo. Pan Kazimierz Łagowski, bardzo proszę. Dziękuję bardzo, bo to właśnie miałem takie pytanie zadać. Co ma być w tym technicznie? No bo... To może jakieś inne czworonożne, prawda? Dobrze, czy państwo macie jeszcze jakieś uwagi, propozycje? Myślę, patrząc na uśmiech pani skarbnik, że jesteśmy w stanie finansowo to przedsięwzięcie, że tak powiem, podjąć. Panie wójcie, ja tylko zapytam jeszcze, właściwie no chyba do wnioskodawcy i autora, jednak pana Kamila, w horyzoncie czasowym chcielibyśmy zamknąć, rozumiem, w tym roku. Bo dobrym takim momentem rozpoczęcia firmowania danej gminy, no czy pieczęcią, czy herbem, jest chyba początek roku. Chociaż mogę się mylić. Panie Przewodniczący, Państwo Radni, podejrzewam, że prace historyczne to jest kilka miesięcy, również praca dla grafika to jest co najmniej 2 miesiące, no i rozpatrzenie samego projektu przez ministerstwo to jest 3 miesiące, biorąc pod uwagę, że ministerstwo się nie spóźni, nie przeciągnie tej procedury. No i dodatkowo gminy, czy miasta, czy powiaty, czy województwa z reguły nadaniu, sesja, na której nadajemy gminie herb, jest to z reguły sesja bardzo uroczysta, odbywa się wciągnięcie na maszt tej flagi czy tego baneru. Także jest to dosyć duże wydarzenie, więc tak, żeby trzeba było je przygotować, więc myślę, że perspektywa tego roku, końca tego roku jest bardzo realna. Dobrze, dziękuję bardzo. Być może, bo nie sięgam tak daleko pamięcią, będziemy mieć jakąś znaczącą rocznicę w gminie, gdzie można by było to nadanie tak wkomponować. Ktoś z państwa sobie przypomina? Nie myślimy tutaj o urodzinach niczyich, żeby było. Dobrze, proszę państwa, tyle tytułem żartu. Przystępujemy, proszę państwa, do głosowania w takim razie projektu uchwały w sprawie wyrażenia woli ustanowienia herbu oraz innych symboli gminy Świlcza. Kto z państwa jest za przyjęciem proponowanej uchwały, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto z państwa jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że jednogłośnie Rada Gminy przyjęła przedstawiony projekt uchwały. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu kolejnego i to jest punkt ostatni. Sprawy różne i wolne wnioski. I bardzo proszę, otwieram dyskusję. Słucham państwa pytań, propozycji. Zgłasza się pani sołtys Błędowej z Głobieńskiej, pani Wiesława, tak? Pani Stanisława, bardzo proszę. Panie wójcie, Wysoka Rado, ja mam takie pytanie. W związku z tym, że w tamtym roku, w 2015, były ciągnięte przez miejscowość światłowody i u mnie akurat wzdłuż drogi, która biegnie do cmentarza, rowem, po prostu te światłowody były ciągnięte. W tej chwili cały rów jest zasypany, obwiozły się brzegi. Do kogo mam się zwrócić i kogo prosić o poprawienie, bo to jest dość duży odcinek. Wiem, że dość skomplikowane jest dostać koparkę. Chciałabym na inne drogi przeznaczyć ją, a tam naprawdę no niedługo będzie to, że całkowicie rów będzie zasypany. To jest po prostu światłowód ciągnięty chyba z naszej miejscowości przez pola do Woliczki. No całkowicie się mi ten rów zasypał. No w niektórych miejscach to już jest prawie całkowicie zasypany. Dziękuję bardzo. Dodam tylko panie wójcie, że to jest problem, który już tu zgłaszaliśmy. W Rudnej jest to samo.
tam robiliśmy utwardzenie parkingu koło cmentarza i była tam ingerencja. Nie wiem, pan sołtys słyszy? I pan obserwuje również. Dziękuję, bardzo proszę. Proszę państwa, prosiłbym zatem najlepiej chyba sołtysów o kontakt z panem Potyrałą i będziemy szukać wykonawców tych odcinków. Inwestor będzie musiał przywrócić do stanu poprzedniego te tereny, także to nie jest żaden problem w tej materii. Natomiast musimy przede wszystkim sprecyzować, o jaką sieć my tutaj mówimy, czy to mówimy tą część, która wchodzi w tak zwany program ostatniej mili, czy mówimy o sieci szkieletowej, która jest realizowana przez samorząd województwa. Więc żebyśmy mogli tą informację... Szkieletowa. No to w takim razie będziemy rozmawiać tutaj z przedstawicielami samorządu województwa. Natomiast prosiłbym o doprecyzowanie, czyli może nie na takiej zasadzie, że gdzieś w danej miejscowości jest problem, tylko żeby go sprecyzować u pracownika urzędu, w którym miejscu dokładnie, na jakim odcinku i wtedy my niezwłocznie przystąpimy do działań w tej materii. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę państwo radni, państwo sołtysi. Bardzo proszę, pan Seweryn Kornak. Dziękuję bardzo. Ja pytanie do zastępcy wójta. Panie wójcie, no, pytałem na ostatniej sesji, miał mi pan udzielić informacji, także czekam. Bardzo proszę, sekundeczkę. Będzie odpowiadał pan wójt, pan zastępca? Czy ja tylko pani billboardowej, tak? Wyrywał się do odpowiedzi pan zastępca, ale no bardzo proszę, panie wójcie. O powtórzenie pytania przez pana Kamila. Czego dotyczyło? Nie, to wiemy. Chodziło... No, czy pan wójt rozumie pytanie? Bardzo proszę. Billboardowej. Tak, najprawdopodobniej te koszty, najprawdopodobniej jeszcze nie zostały całkowicie rozliczone. To będzie około 4000 zł, jeśli chodzi o nasz samorząd. Naszą? Ze względu na skróconą kampanię. Rozmowy jeszcze z firmami, które się tym zajmowały, trwają. Prowadzi je aglomeracja, ale mniej więcej na dzień dzisiejszy taką informację mamy, jeśli chodzi o tą kwestię. I dodam, proszę państwa, że to była decyzja wspólna podjęta przez wszystkie samorządy, mająca na celu nie zdyskredytowanie absolutnie władz samorządu miasta gminy Rzeszów, ale na zwrócenie pewnej uwagi, jak gdyby zachęcenie do dyskusji. I taki to miał cel i myślę, że no w jakiś sposób też przyczyniło się do tego, żeby pochylić się trochę głębiej nad tą sprawą. No, ja żałuję, że akurat taka formuła, proszę państwa, rozmowy za pomocą billboardów dotyczy wszystkie samorządy, ale to należy zwrócić uwagę, że no to jest w pewnej formule zawsze coś kosztem drugiego samorządu i na to trzeba zwracać uwagę. My żyjemy tutaj na swoim terenie, tutaj mieszkamy i żyją też tutaj ludzie i te prawa należy uszanować. Nie mamy na dzień dzisiejszy jasnej, klarownej wypowiedzi dotyczącej tego, jakie będą przedsięwzięcia, jakie będą inwestycje realizowane na terenach potencjalnie, które mogłyby być włączone do granic administracyjnych miasta Rzeszowa. Wydaje mi się, że to jest podstawowa sprawa, żeby najpierw tego typu rzeczy ustalić, a później, jeśli one będą ustalone, no to wtedy prowadzić te rozmowy dalej. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Bardzo proszę, pan sołtys Mrowli, pan pasterz. Proszę poczekać na mikrofon. I już jest panie Zbigniewie, już dwa mikrofony do pana idą, bardzo proszę. Ale żaden nie działa. Jest. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, panie wójcie. Ja chciałem się zapytać właśnie o te światłowody. Bo dlaczego my teraz właśnie o tym mówimy, a nikt się nie interesował przed założeniem tych światłowodów? Czy tu gmina nie powinna sprawdzić dokumentację, kiedy, znaczy w jakim terenie, gdzie, w którym miejscu to przebiega i teraz jak już jest zrobione, znowu to trzeba by było odkopywać i słuchaj, niektóre idą te światłowody, się mówi o tych rowach, tak, a czy te, co idą po słupach, no bo chodzi o internet, tak? No chciałbym poprosić, żeby mi ktoś wytłumaczył, no to...
Nie, nie, nie. Jak to właśnie się to odbywa? Znaczy ja, panie sołtysie, mogę tylko powiedzieć, jak jest w Rudnej. W Rudnej jest sieć szkieletowa, ona idzie od strony cmentarza, myślę, że od strony strefy, idzie poboczem obok cmentarza, po parkingu, który żeśmy utwardzali, następnie idzie fosą, gdzie idzie po dnie fosy, nie wiem, 30 cm, 20 cm przysypana ziemią, tworzą się zapadliska, idzie w stronę Rudnej Małej. Na wprost. No i to jest wykonane bardzo niestarannie. I to widzimy. I to żeśmy już zgłaszali. Pani chce jeszcze uzupełnić? Fajnie wybrany rów, a oni to nie robili tak, żeby rowem, tylko bardziej tak brzegiem. I teraz ta cała skarpa po prostu runęła mi w rów, zjechała. A to jest bardzo duży odcinek, bo to jest wzdłuż całej drogi, tylko ja sobie wezmę numer tej drogi, która po prostu biegnie na cmentarz. Tam jest chyba ponad kilometr u nas tej drogi. No. I to cały się ten brzeg oberwał, dopiero teraz po zimie to wyszło, no, że to się uwiozło i wszystko zasypało. To już. Dziękuję bardzo. Pani Natalia. Mam takie zgłoszenie albo prośbę do skierowania, na skierowanie tej sprawy do właściwych czy służb, czy pracownika Urzędu Gminy Świlcza. Mianowicie w Bratkowicach mamy taką drogę gminną, którą w zeszłym roku wylewaliśmy. Łączy drogę powiatową z drogą serwisową na samej granicy Bratkowic-Czarną-Sędziszowską. W zeszłym roku, pod koniec zeszłego roku była ona zrobiona. W chwili obecnej jej stan jest tragiczny. Jest tam zakaz wjazdu 6 ton. Autobusy PKS-u, nie wiem czy wójt o tym wie, sobie tam zakręcają. Dodatkowo widzę, że jest komunikat czy informacja wójta o zakazie bezwzględnym wjazdu powyżej 6 ton. Byłam tam w niedzielę, widziałam, autobus sobie zakręca. Akurat w tym miejscu asfalt jest zniszczony. I prosiłabym o zajęcie się tą sprawą, bo jeszcze roku czasu ta droga nie ma. Dziękuję bardzo. Pan wójt wice przyjął do wiadomości. Pan Kazimierz Łagowski. Bardzo proszę. Panie Kazimierzu. Tak, tak, już pan natychmiast. Wysoka Rado, panie wójcie, ja też, jeżeli... Jest taka droga u nas, czyli została ona zgłoszona od krzyża, taki odcinek około 250 metrów. No na dzień dzisiejszy ta droga mogłaby być drogą strategiczną, jeżeli jakaś kolizja, jakiś wypadek by się stał na drodze powiatowej Trzciana Błędowa. Ale w tej chwili no ta droga jest w ogóle nieprzejezdna. Rolnicy pojechali w pole, bo już pojechali, no mają sprzęty takie, jakie mają, czyli mocne traktory, zwywracali tą drogę do góry nogami. Jakiś tam pan pojechał sobie samochodem, bo niby ta droga nie jest przywrócona do jezdności, ale jest na GPS-ie, jest prowadzona i ten pan sobie tam wjechał. Ja już tutaj monitorowałem o postawienie na dzień dzisiejszy, żeby uniknąć takich rzeczy, czyli znaku ślepa uliczka, no bo ona jest nieprzejezdna. Ale zanim może by ten znak postawił, może by tam jakieś, no powiedzmy, kamieniem wysypał, przynajmniej udrożnił tą drogę. Na dzień dzisiejszy są to kolejny około 50 cm w bajorze, bo inaczej tego nazwać nie można. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Sołtys Mrowli jeszcze widzę, że prosi o głos. Pan Mariusz, tak? Bardzo proszę. Proszę do mikrofonu. Ja mam jedno pytanie do pana wójta w związku z utworzeniem tego Centrum Usług Wspólnych. Przeznaczyliśmy środki, poprzesuwaliśmy i między innymi jest reorganizacja w szkołach podstawowych, takich małych jak u nas w Mrowli, jest obcięty etat sekretarki na 0,4 etatu. Moim zdaniem ten etat się nie utrzyma, nie będzie po prostu chętnego na taki, żeby na taki etat pracować. Czy byłaby możliwość połączenia tego etatu na przykład z częścią etatu w Świetlicach? Bardzo proszę, panie wójcie. Zostało powołane Centrum Usług Wspólnych z dyrektorem, który jest osobą prowadzącą. Podjęliśmy taką decyzję wspólnie w związku z tym, że czekają nas bardzo duże wydatki dotyczące oświaty. Wszyscy radni, będący tutaj na sali bez wyjątku, byli za tym, żeby przede wszystkim zachować tutaj dobro dziecka oraz jakość tak zwanego kształcenia.
I to, proszę Państwa, robimy. Natomiast proszę zważyć jedną rzecz na uwagę, znaczy uwagę na jedną sprawę. Wydatki na poziomie około 19 milionów złotych na oświatę przy budżecie 40 paru milionów złotych są za chwilę niemożliwe do przyjęcia. Sama formuła dotycząca dzisiejszej reformy oświatowej polegającej na zwolnieniu sześciolatków spowoduje bardzo duże problemy, o czym za momencik będę Państwu mówił w sprawach różnych. Prosiłbym zatem, żeby każdy wedle swojego rozeznania nie starał się, i to mówię do każdego, proszę Państwa, myśmy przeanalizowali to od A do Z. Są szkoły w sąsiedztwie naszej gminy nie posiadające w ogóle takiej funkcji. Także naprawdę nie szalejmy, możemy rozwiązać to też w taki sposób, że może być jeden sekretarz zatrudniony w dwóch placówkach oświatowych i na zasadzie dyżurów realizować tą pracę. Ale prosiłbym, żebyśmy nie zmieniali warunków finansowych dyrektorowi, bo jakiś by to był dyrektor, jak on byłby sterowany przez każdego z członków rady albo przeze mnie. Albo powierzamy komuś funkcję dyrektora i jego rozliczamy za sprawność funkcjonowania oświaty jako takiej. Mówię pod tym względem finansowym, bo proszę zważyć, to nie tyczy absolutnie etatów nauczycielskich. Ja zdaję sobie sprawę z tego, jak wygląda dzisiaj temat dotyczący pracy, ale proszę Państwa, proszę zrozumieć, że my potrzebujemy bez mała prawie milion złotych dzisiaj do budżetu, żeby pokryć koszty reformy w zakresie sześciolatków. Bo o sprawach dotyczących przedszkoli to ja na tą chwilę nie mówię, bo powiem o tym za chwileczkę. To dotyczy przede wszystkim takich miejscowości jak Świlcza. Więc proszę zważyć, dzisiaj jako ciekawostkę Państwu podam, że no, według informacji, którą posiadam, mamy chyba 6 miejsc w przedszkolu w Bratkowicach i to jest wszystko. Tak, wolnych. Natomiast jeśli chodzi o miejscowość Świlcza, brakuje nam przynajmniej jednego oddziału. Dobrze Państwa, no to trzeba się teraz zastanowić, co jest tak naprawdę bardzo potrzebne i bardzo istotne. Jakość tego kształcenia i zapewnienie ciągłości, nie kosztem dzieci, czy po prostu utrzymywanie etatów. I ja co do tego mam zdanie, myślę, chyba takie jak wszyscy Państwo. Wybraliśmy taką formułę, mamy szkoły rozdrobnione, trzeba się liczyć z tym, że nie ma możliwości dzisiaj, że w szkołach małych, liczących kilkadziesiąt dzieci, będzie utrzymywany cały etat, czy 0,9 etatu. To jest, proszę Państwa, niemożliwe. Także proszę ode mnie tego nie wymagać i ja mówię, to nie jest w kompetencji wójta, tylko to jest już w tym momencie kompetencja dyrektora Centrum Usług Wspólnych. I ja no, nie będę wpływał na dyrektora, który został wyłoniony, a teraz będę mu nadawał inny ton czy inną formułę działania. On bierze odpowiedzialność, pani Oleszek bierze pełną odpowiedzialność za to, co robi i konsekwencje ewentualnych błędów, jak również wynagrodzenie z tym związane. Ale przedstawiłem Państwu wstępnie mniej więcej, jakie będą wyniki finansowe po wprowadzeniu tej nowej formuły. No i dzisiaj no, zmienianie tego byłoby nieuczciwością względem innych placówek oświatowych, które te formuły no, muszą przyjąć jednolite. Także tam, gdzie jest, proszę Państwa, możliwość, idą osoby na emeryturę. I tak jak Państwu powiedziałem, tam gdzie jest dzisiaj konieczność ograniczenia etatów, to to musimy zrobić, bo dla mnie dzisiaj najważniejsze są dzieci, które chodzą do tych szkół. No my im musimy zapewnić odpowiednią ścieżkę dydaktyczną i odpowiedni start życiowy. I na to patrzmy dzisiaj, bo to jest, z tego nas będzie społeczeństwo rozliczać. Ja rozumiem, że sprawy dotyczące zatrudnienia poszczególnych osób są ważne, ja nie umniejszam wagi rzeczywiście tych osób, ale proszę zważyć, że po drugiej stronie mamy cały system oświaty i ponad 1000 uczniów. Więc dzisiaj musimy doprowadzić to do sytuacji takiej, w której ten system zacznie funkcjonować, bo tak jak Państwo widzą, ja już może, Panie Przewodniczący, przejdę troszeczkę sprawy różne i dam taki doskonały przykład. Mamy dzisiaj miejscowość Bratkowice, w jednej ze szkół będzie w oddziale 6 uczniów, najprawdopodobniej w drugim 11 uczniów. 17 osób, tak? Jedna klasa z powodzeniem by wystarczyła. No proszę zwrócić na to uwagę i teraz jest pytanie, jak ma dzisiaj wyglądać cykl kształcenia takiego dziecka w klasie od 1 do 6? Przecież to będzie dla niego katorga, to będą łączone klasy, to będą warunki nie do wytrzymania. Ja sobie zdaję sprawę z tego, że nikt nie chce podejmować trudnych społecznie, proszę Państwa, decyzji, no ale tu nikt nikogo na siłę nie przyciągnął.
to każdy z Państwa jest radnym dlatego, że chciał, a nie dlatego, że musiał. Także prosiłbym, żeby nie rozliczać do tego w kategoriach, jak to mówią, ludzkiej niedoli, bo proszę się zastanowić, my tu dzisiaj mówimy o najmłodszych naszych mieszkańcach gminy, którzy się nie mogą niestety obronić i nie przyjść tutaj i powiedzieć, panie wójcie, a dla nas to co? To co, my mamy dzisiaj ograniczać dodatkowe lekcje? Proszę Państwa, zaraz nie będzie godzin kartowych. Proszę się zastanowić, jeśli chodzi o system oświaty i bardzo bym prosił wszystkich Państwa o naprawdę taką wyrozumiałość i żebyście Państwo zaprzestali kręcić, jak to mówią, w tym mechanizmie śrubokrętym i regulować na swoją własną modłę, bo jeśli Państwo to chcą robić, no to nic nie stało na przeszkodzie, żeby zająć funkcję dyrektora, wystartować w konkursie i realizować to według takich kategorii. Natomiast jeśli my tutaj będziemy przyjmować no, dobra poszczególnych osób, które funkcjonują i dla mnie są ważne, jednostkowo trzeba to rozpatrywać, no to zaraz zapyta mnie radny, czy pani radna z Bratkowic, a tam jest podobny problem, to tam też, tak? I jeszcze w innej miejscowości też, tak? I w Trzcianie też. No to w takim razie wszędzie, tak? No to skąd my weźmiemy, proszę Państwa, dzisiaj środki finansowe, żeby ten system utrzymać na nogach? Odpowiedzialność, proszę Państwa, obywatelska i samorządowa wymaga od nas wszystkich tutaj podejmowania decyzji. Ale nie na takiej zasadzie, że oto wójt jest zły, a ktoś wstanie, bo tu, przepraszam, takiej czy innej osobie należałoby pomóc, albo trzeba by się było zastanowić. Jest od tego dyrektor. Proszę w takim razie podejść do dyrektora, z nim rozmawiać. Ja nie prowadzę, proszę Państwa, żadnych rozmów dotyczących zatrudnienia. I to mówię wszystkim wobec i naprawdę nie ukrywam tego. Nie zasiadam w komisjach dotyczących zatrudnienia tych osób i tego nie robię. Ale nie chciałbym być też przywoływany dzisiaj do rozmowy, na którą nie mam żadnego wpływu. Po to został powołany Centrum Usług Wspólnych, jeszcze raz powtórzę, żeby realizował sprawy oświatowe wedle swojego scenariusza, zatwierdzonego również przez Państwa. Ja mam dzisiaj takie pytanie, czy wszyscy się zastanowili, skąd ewentualnie brakujące środki finansowe my znajdziemy dzisiaj na otwarcie dodatkowych oddziałów przedszkolnych i utrzymywanie oddziałów, które będą liczyć 6 osób. I to jest odpowiedzialność dzisiaj samorządowców. Na to trzeba spojrzeć. Także proszę się tutaj, prosiłbym Państwa o wyważenie tego, co tu jest mówione na tej sali, bo ile wcześniej to było gdzieś w protokole ujęte, to dzisiaj jest to nagrane i do odtworzenia, jak to się mówi, w całym świecie. I miejcie Państwo świadomość tego, że tu nie ma populizmu ani polityki. Tu po prostu my się zastanawiamy dzisiaj, jak zagwarantować naszym dzieciom odpowiednią opiekę w przedszkolach, w żłobkach i w szkołach. Ale jeśli my będziemy dzisiaj to robić z perspektywy jednej czy dwóch osób na terenie całej gminy, to Państwo wybaczą, ale to trzeba zmienić formułę całkowitą. Czy poszukać dobrodzieja z worem pieniędzy, który będzie sypał. No i to wtedy róbmy. Albo trzeba zapytać najpierw, jak to jest w innych sąsiednich gminach, gdzie takich czy innych stanowisk w ogóle w systemie oświaty nie ma. One nie figurują. Przecież dopiero teraz my wprowadzamy formułę opieki przez jednostki, chcemy wprowadzić, przez jednostki zewnętrzne, JST, które będą pracowały na kodeksie pracy. Ale to równie dobrze można było zrobić 5 lat temu. Także my dzisiaj się martwimy, jak uratować to dobrodziejstwo, jeśli chodzi o dzieci. To nie skupiajmy się na rzeczach drobnych, bo jak cały czas ktoś będzie patrzył tylko i wyłącznie pod nogi, to w pewnym momencie o niską powałę głowę sobie rozbije. A my tu mamy pracować głową przede wszystkim. Mamy podejmować decyzje, które będą kluczowe dla tego społeczeństwa w perspektywie następnych kolejnych lat, a nie w perspektywie danej chwili, że zróbmy to, bo będzie dobrze, albo komuś zaspokoimy potrzeby, jednostce, a nie patrzmy na to, co będzie w innych kwestiach. Proszę zobaczyć, dzisiaj my będziemy szukali za chwilę dla Świlczy dodatkowych środków na oddział, najprawdopodobniej mówię, bo te rozmowy nas czekają za chwilę, czyli oddział 50-60 tysięcy, ale do tego jeszcze wyposażenie, zabawki, stoliki, krzesełka, wszystkie te tematy z tym związane. Raz. Ja wiem. Dzień dobry panu. Pan. Ja wiem, ale muszę zgłosić przewodniczącemu, że przychodzi i tak dalej, nie? Tylko no nie wiem, czy będzie szczęśliwy. Proszę Państwa, przypominam, jesteśmy w sprawach różnych. I teraz tak. Dodatkowe pytania z sali w
tej samej sprawie jeszcze, lub innej. Jeszcze, panie wójcie, zgłasza się radny pan Wojtoń? To już w innej sprawie. Dobrze, to pan wójt, bardzo proszę. Jak gdyby kończąc ten temat. Za działalność placówki oświatowej odpowiada jej dyrektor. I to dyrektor w ramach swojego personelu, środków przyznanych dzisiaj przez samorząd terytorialny, rozdysponowuje kwestie dotyczące również zatrudnienia. I kierowanie tych spraw do wójta jest zupełnie bezzasadne. Jeśli ktoś jest dyrektorem, odpowiada za całokształt funkcjonowania placówki oświatowej. Bardzo proszę, pan jest gościem na sesji, pan jest mieszkańcem, więc bardzo proszę, jeżeli nie udzielam głosu, to bardzo proszę, pan radny z Mrowli, bardzo proszę. Ja jeszcze mam pytanie do radnych powiatowych. Chodzi o drogę Miłocin-Bratkowice. Zebry, tak zwane przejście dla pieszych. Już jest pogoda sprzyjająca, dzieci już dosyć często chodzą. No byłaby pora to już przypilnować, żeby to było. I sprawa tej wody na poboczach. No teraz akurat były okresy takie mokre, że ludzie z chodników uciekali przy przejeżdżach samochodów. Jednak te studzienki dalej nie są uregulowane i to dalej się nic nie robi. Rozumiem, że do tej pory była okres zimowy, no ale w tej chwili już by to mogło, że można było ruszyć. Tak samo jak przy frezowaniu koło krawężników, maszyna, która frezowała na kostkę, pozruszała kilka krawężników, też by to firma mogła w ramach gwarancji chyba poprawić. Dziękuję. Dobrze, dziękuję. Który z panów radnych odpowiada? Pan Wojtyń, bardzo proszę. Co prawda pogoda już faktycznie jest iście wiosenna, ale ona się może bardzo szybko zmienić. Przegląd wiosenny dróg będzie robiony i ta droga również będzie przeglądana przez Zarząd Dróg Powiatowych i przez firmę, która wykonywała tą drogę i będą wszystkie usterki na bieżąco usuwane. To nie tylko studzienki, ale i rowy i takich różnych spraw nie brakuje. Malowanie linii oczywiście nastąpi. Nie jest jeszcze znów tak za ciepło, żeby takie linie malować, a żeby one były trwałe, trzeba to zrobić na cieple. Proszę się uzbroić jeszcze trochę w cierpliwość, na pewno to będzie zrobione. A korzystając z tego, że jestem przy głosie, Szanowni Państwo, Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Wójcie, chciałbym podziękować za podjętą przez Wysoką Radę decyzję, uchwałę odnośnie udzielenia powiatowi pomocy w wysokości 70 tysięcy. Proszę nie traktować tylko tego jako udzielenie pomocy, a zachętę dla powiatu do inwestycji w gminie Świlcza. Bo takich inwestycji powiatu to mi nie brakuje na terenie całego powiatu, a gmin jest, jak wiecie Państwo, 14. Co do wysokości finansowania, to na początku roku przedstawiłem Państwu, jak przedstawiała się wysokość finansowania na inwestycje drogowe w roku 2015 i 2014. Przypomnę, że było to 940 tysięcy, wkład gminy 150 tysięcy. Nie ujmujemy tutaj drogi tej Miłocin-Czarna, także nie weź źle i bądźcie Państwo pewni, że na pewno nie będzie tak źle z tą finansowaniem ze strony powiatu, a dodam, że koszt na tamten rok wykonania 700-800 metrów drogi wahał się w granicach 200 tysięcy, więc jeżeli tu jest 600, to sobie proszę wyobrazić, że ona może kosztować około 200 tysięcy. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Nie przypominam Państwu, również gościowi, że sesja jest nagrywana. Jesteśmy w czasie rzeczywistym online. Proszę Państwa, mam taki apel do sołtysów. Panowie sołtysi, panie sołtyski, apeluję o to, żebyście się Państwo komunikowali ze sobą tak pełniej, żeby była pełna korelacja w uzgadnianiu spotkań z mieszkańcami, zebrań wiejskich i żeby to wszystko wpisywało się w kalendarz imprez, które odbywają się w gminie. Trudno naprawdę zdążyć, nie mówię tutaj o wójcie, ale nawet o tych radnych, którzy chcieliby wziąć udział w takim zebraniu, jeżeli dwa zebrania nakładają się na siebie, odbywają się, proszę Państwa, w tym samym czasie. Byliśmy świadkiem ostatniego wydarzenia, śniadanie wielkanocne w Mrowli, tutaj zawiodła delikatnie komunikacja. Pan wójt, proszę Państwa, no nie mógł zdążyć na to śniadanie. No, z takich oto względów, że w tym samym czasie odbywało się zebranie w Świlczy. Więc bardzo proszę, aby dołożyć starań, prowadzony jest kalendarz, abyśmy się po prostu mogli minąć. Do pana sołtysa z Rudnej Wielkiej mam pytanie, czy w Rudnej zebranie jest planowane na 17 kwietnia?
No to właśnie, panie sołtysie, nie mamy takiej informacji. W tym samym czasie jest zebranie w Brzance za 15.12. Panie wójcie, z tego co ja się orientuję, tak? Przewodniczący, dobrze się pan orientuje. Dziękuję bardzo. No więc, panie sołtysie, skoro Bzianka już jest za 15.12 w niedzielę 17 kwietnia, no to w tym samym czasie no nie może być zebranie w Rudnej. Proszę państwa, no miałem takie podejrzenia, że rzeczywiście pan jest delikatnie pobudzony, ale nie chciałem nikogo obrazić. Panie wójcie, pan chciał uzupełnić w tej materii? Tak, oczywiście. Szanowne panie i panowie sołtysi, ja mam do państwa prośbę natury organizacyjnej i to jest pokłosie przede wszystkim ostatniego zebrania w Świlczy, a człowiek, jak to mówią, uczy się całe życie, więc mam prośbę jedną. Ja wiem, że demokracja kosztuje, wiem, że demokracja wymaga czasu. Aczkolwiek prosiłbym, żeby dopinać, tak jak tutaj mniej więcej taką dyscyplinę mamy, wypowiedzi do konkretnego tematu. Świlczy, proszę państwa, to rozmowa praktycznie była między dwoma osobami. Ja sobie zdaję z tego sprawę, że mnóstwo osób pewnie chciałoby mnie rozliczać za sprawy dotyczące finansów publicznych, także państwu przekazuję, że jeśli chodzi akurat o ten temat, to poprawiamy to. Natomiast no, to, co miało miejsce ostatnio, to powoduje, że osoby, które przychodzą, nawet nowe osoby na zebranie w Świlczy, sądzę, że część z nich to w ogóle przestanie przychodzić. Także prosiłbym, żeby to nie jest dzisiaj element i kampanii wyborczej, naprawdę. Dzisiaj my skupiamy się na pracy, na rozliczaniu tej pracy, więc do tego byśmy się najlepiej, jakbyśmy się byli w stanie odnosić. Także prosiłbym państwa sołtysów, panie i panów, żeby jeśli będą te wypowiedzi takie ciągłe dotyczące tego samego tematu. Proszę prowadzić to w ten sposób, żebyśmy mogli naprawdę jako przedstawiciele samorządu uczestniczyć w zebraniach wiejskich w różnych miejscowościach. O to mi tylko chodzi. Mamy nieraz ustalone po dwa zebrania. Z tego co kojarzę, były chyba nawet takie sytuacje, że były trzy zebrania wiejskie i ten czas mamy napięty. Wydaje mi się, że półtorej godziny, jeśli jest zabukowane dla danego sołectwa, to to jest czas pozwalający na zadanie wszelkich pytań i rozwianie wszelkich wątpliwości, a nie sięganie do jakichś tematów zastępczych. Tak, tak, tak. I dodam, dla mnie na dzień dzisiejszy wielce dyskusyjnych, których ja nie rozwijam, aczkolwiek, no mówię, to wydaje mi się, że ta formuła, tylko proszę państwa, jako osoby, które prowadzą te zebrania wiejskie, żeby one miały stosowny ton i elegancję taką szeroko rozumianą, tak żeby mieszkańcy czasami nie czuli się zażenowani. Dziękuję i bardzo. I dodam jeszcze, panie wójcie, i odpowiednią powagę. Proszę państwa, pan sołtys, bardzo proszę. Właśnie do fryzjera jest to mówione. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, panie wójcie. No ja chciałem się w tym temacie odnieść do tego, że no jak ja mam kogoś zobowiązać do takiego czy innego, czy innej wypowiedzi się, i czy mu odebrać głos podczas zebrania wiejskiego, tak? To by mnie wyprowadzili ze sali. Jak ja bym komuś odebrał głos albo że nie mówi na temat. No jakaś tutaj demokracja obowiązuje. Ja nie mogę, jeżeli chodzi o mnie, bo nie wiem jak jest w innych wsiach, ale no ja nie mam wpływu na to, że ja, bo pan wójt był u nas też na zebraniu to i widział jak się to odbywa, jak ludzie się odnoszą. No nie mogę mu w pół zdania czy tam odebrać głos, bo już tam no, nie podoba się temu czy tamtemu. Dziękuję bardzo. Panie Zbigniewie, no nie śmiem pana pouczać, chociażby ze względu na wiek, ale właśnie chodzi o to, żeby uchwycić tą taką płynną i bardzo, bardzo płynną granice między demokracją a anarchią. I tylko tyle. Pan radny Kornek. To złośliwe rzeczy martwych. Nikt tu nikomu nie odbiera. Nawiązanie do spotkań
wiejski, to jest taka moja prośba do pana wójta, aby rozważyć możliwość zapewnienia sprzętu do nagrywania tych zebrań wiejskich. To przede wszystkim ułatwi później prowadzącym, protokolantom sporządzenia różnych dokumentów, przede wszystkim to tylko teraz. Bardzo proszę, panie wójcie. Słuchaj, tak? Informacje, jeśli chodzi o sprawy dotyczące nagłośnienia i nagrywania ścieżki dźwiękowej, była przekazana mieszkańcom i to będziemy realizować już od najbliższych spotkań. Natomiast, panie sołtysie, mnie nie chodzi o to, żeby komukolwiek nie udzielać głosu, tylko ja zwracam uwagę na jedną kwestię. Jeśli jeden temat wałkowany jest przez godzinę czasu, ciągle ten sam i ciągle ta sama osoba, to proszę wierzyć, że jeśli na sali jest 50 innych osób, to są no to ludzie. Nie ma to nic wspólnego z zebraniem wiejskim, tylko to ma co wspólnego, to jest po prostu krzyk. Jeden krzyk i przekonywanie się do swoich racji. Ale my mówimy o ludziach. Ja nie zamykam głosu i ust ludziom. Niech ludzie mówią o problemach. Tylko sytuacja, w której jednostka przejmie rolę prowadzącego takie zebranie, no to niestety nie wprowadza zasad i to nie ma nic wspólnego z demokracją, bo demokracja to są rządy większości, a nie rządy jednostki. I chodzi mi o to, że mają ludzie też problemy, które chcieliby wyartykułować, ale wychodzą po 2,5 godziny, bo nie są w stanie żadnego zdania zabrać. I proszę to zrozumieć. Ja tego nie powiedziałem w stosunku do pana, tylko poprosiłem wszystkich sołtysów, że jeśli prowadzą to zebranie wiejskie, to niech prowadzą wedle konkretnych reguł. Zawsze się ktoś znajdzie na sali, kto próbuje jakby nawiązać taki dialog i cały czas go prowadzić tylko i wyłącznie z przedstawicielami samorządu. Ja sobie zdaję z tego sprawę, ale uszanujmy też większość osób, które na tej sali są. I one niekoniecznie, no jak gdyby utożsamiają się z tego typu dyskusjami. I na to państwu zwracam uwagę. O to proszę. Nic innego. Ja się nie boję dyskusji z ludźmi. Tylko uważam, że wałkowanie ciągle jednego tematu przez godzinę niczego nie wnosi. Także nie zabieramy nikomu jego praw i swobód obywatelskich. Dziękuję bardzo. Dobrze, dziękuję. Pan Tadeusz zgłasza się jeszcze z pytaniem, tak? Ja myślę, że tą kwestię określa chyba świeżo uchwalony statut sołectwa, gdzie powinno się jednoznacznie określić czas wypowiedzi pojedynczej, ile razy w danej sprawie dana osoba może zabierać głos i myślę, jeżeli takiego sformułowania nie ma, no to nie można dopuścić też do takiej sytuacji, ja to rozumiem, gdzie ludzie na sali, w pewnym momencie nie o nas mówię, którzy siedzimy załóżmy po tej drugiej stronie stołu, są już zmęczeni, bo przez godzinę wysłuchują powtarzania pewnych tez z jednej strony po raz trzeci czy czwarty i pewnych odpowiedzi, jak to się mówi, zmieszanych z dodatkowymi jakimiś informacjami po raz trzeci, no bo na daną sprawę można 3 razy udzielić odpowiedzi w zbliżony sposób i co szukamy, że za którymś razem. Dlatego po prostu myślę, że jest tu komisja regulaminowa, która powinna przeanalizować z statusu sołectwa tryb przeprowadzenia takiego i to tego powinniśmy się trzymać. Wtedy te zabrania będą sprawne, szybkie i wnioski będą jednoznaczne, a nie tak jak niekiedy bywa na zebraniu, faktycznie zdominuje jedna osoba, niekoniecznie najwyższej lotu problemem pół zebrania. No taka jest rzeczywistość. Jeżeli to jeszcze jest w sposób jakiś z humorem, to można, jak to się mówi, na to przymrużyć oko. Ale jeżeli jest to w sposób drastycznie naruszający jakieś normy, a bywa tak, no to mówmy, drodzy państwo, szanujmy siebie i szanujmy tych ludzi, którzy przychodzą na zebranie niekoniecznie po to, żeby zrobić dobre wrażenie swoją osobą. Dziękuję. Tak, w pełni podzielam tutaj głos pana Tadeusza. Rzeczywiście, proszę państwa, z moich obserwacji już długoletnich, kilkunastoletnich wynika, że obarczanie całego zebrania wiejskiego jakimś problemem życiowym jednego człowieka zniechęca do udziału w tych spotkaniach pozostałych mieszkańców, także tych, którzy całkiem niedawno do tych miejscowości się sprowadzili. No oczywiście poziom percepcji ludzi jest bardzo różny, to wiemy, natomiast apeluję do panów sołtysów, jesteście państwo w takiej roli, że trzeba w pewnym momencie powiedzieć do rzeczy, albo odbieram panu głos, albo pan już trzeci raz się powtarza. I tyle.
tutaj, panie sołtysie, panie Zbigniewie, no za wszelką cenę no nie trzeba być przymilnym. Bardzo proszę. Ja tylko chciałem się odnieść do pana radnego powiatu, pana Pachorka, że to, co mówi, to nawiązuje do parlamentu, a nie tutaj, że się dwie minuty czy coś i już musiał z bojas dwie minuty na wypowiedź. No niestety, to jest zebranie wiejskie. No musimy jakoś to pogodzić, ale nie można tak mówić, że w określonym czasie mamy kończyć. Tak. Ad voce. Proszę państwa. Ad voce. I jeszcze bardzo proszę, panie Tadeuszu. Panie sołtysie, to nie chodzi o to, żeby komuś odbierać głos, ale dopuścić do dyskusji cały skład, który przyszedł na zebranie. Być może, że ta osoba, która słucha cztery razy jednego i takiego, odpuści sprawę dużo ważniejszej rangi i w ogóle nie zabierze głosu, bo będzie tym zniechęcona. Ta jest intencja, natomiast nikt nie powie, że ktoś ma się zgłosić w ciągu minuty czy dwóch minut. Tam chyba jest limit pięciominutowy, za pięć minut to każdy z nas może swój życiorys opowiedzieć. Dziękuję. Dobrze, dziękuję bardzo. Myślę, że proszę państwa, moglibyśmy się zakiwać w tej dyskusji. Nie o to chodzi. Ja tylko jeszcze dwie krótkie sprawy. Chcę podziękować proszę państwa za życzenia świąteczne, kartki świąteczne, które wpłynęły na moje ręce. No oczywiście na moje ręce, ale oczywiście życzenia były dla całej Rady Gminy Świlcza, od szkół, z terenu naszej gminy, od starosty powiatu rzeszowskiego. Proszę państwa, jeżeli nie widzę głosów z sali, to zamykam, proszę państwa, 21. zwyczajną sesję Rady Gminy Świlcza. Dziękuję państwu bardzo serdecznie.